realizacja inwestycji pod nazwą rozbudowa szpitala powiatowego imienia Pawła II w Wadowicach. Głos oddaję panu wicestaroście, panu Andrzejowi Góreckiemu. Panie Andrzeju, bardzo prosimy o przedstawienie sprawozdania z realizacji inwestycji. W związku z tym, że obecny skład Rady obecnej kadencji jest zmieniony w stosunku do poprzedniej prawie o połowę, dlatego pozwolę sobie na taki krótki rys historyczny, jeśli chodzi o rozbudowę tego pawilonu E. Tam posłużymy się kilkoma slajdami, jeśli chodzi o ten temat. Obiekt pawilonu szkoły E według projektu to obiekt siedmiokondygnacyjny. Jest to inwestycja podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy to budowa i oddanie do użytku obiektu pięciokondygnacyjnego o kubaturze 28267 m3 i powierzchni zabudowy wraz z łącznikami 1486 m. Etap drugi to budowa i oddanie do użytku pozostałych dwóch pięter. Realizacja pierwszego etapu została podzielona na cztery podetapy. W dniu 28 maja 2012 roku z firmą Budimex została podpisana umowa na realizację pierwszego podetapu, która obejmowała wybudowanie pięciopiętrowego budynku szpitala w stanie surowym, zamkniętym, posadowionym na 322 palach z pokryciem dachu wraz z jego ociepleniem oraz odwodnieniem wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową. Wykonanie pierwszego etapu zostało zakończone 29 lipca 2013 roku i zamknęło się kwotą 8 756 274 zł. 25 marca 2013 roku podpisano umowę z firmą Airbud na realizację drugiego podetapu, który obejmował rozbudowanie budynków tlenowni, agregatorowni i stacji trafo, jak również dróg, parkingów, oświetlenia oraz przyłączy wodociągowego, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak również przyłącza tlenu do pawilonu C i D. Roboty te zostały zakończone w grudniu 2013 roku i zamknęły się kwotą 3 239 819 tysięcy. Wraz oczywiście z kosztami nadzoru inwestorskiego. W dniu 7 października 2013 roku podpisano umowę z firmą Inveco na realizację trzeciego podetapu, który obejmował roboty murarskie wewnątrz budynku z wykończeniem pomieszczeń węzła cieplnego, wykonaniem centralnego ogrzewania w budynku wraz z ociepleniem ścian wewnątrz, wewnątrz i zewnątrz oraz wykonanie elewacji z wyprawą tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową. Roboty trzeciego podetapu zostały zakończone w kwietniu 2014 roku i zamknęły się łączną kwotą 4 029 920 zł. I tutaj następuje dłuższa przerwa w realizacji inwestycji, ponieważ dopiero 23 września 2014 roku zostaje podpisana z firmą Airbud umowa na realizację czwartego podetapu budowy, która obejmuje następujący zakres roku. Są to roboty budowlane związane ze zmianami projektowymi w zakresie zmiany lokalizacji oddziałów polegające na wydłużeniu ścian i murowaniu nowych oraz wzmocnieniu stropów, jak również instalowanie wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej. Roboty tękarskie, licowanie ścian płytkami, roboty posadzkowe, montaż sufitów podwieszanych, roboty malarskie, izolacyjne. Montaż dźwigów osobowych i towarowych, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazów medycznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji niskoprądowych, elektroenergetycznych i sieci wody lodowej.
zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem zazielenienia i budowy dróg, parkingów i chodników. A więc cały zakres robót związanych z wykończeniem i oddaniem do użytku trzech kondygnacji pod klucz, zgodnie z podpisaną umową. Całkowity koszt czwartego podetapu wynosi 13 466 286 zł z terminem realizacji do 30 września 2015 roku. Wykonywanie wymienionych wcześniej prac czwartego podetapu miało przebiegać według uzgodnionego wcześniej i zatwierdzonego harmonogramu, który już pierwszy raz został zmieniony w dniu 28 listopada 2014 roku. W miesiącu październiku 2014 roku zostały wykonane prace za 30 tysięcy złotych, a w miesiącu listopadzie za 97 752 zł. Po wizycie na budowie z początkiem grudnia stwierdziłem, że na budowie znajduje się zaledwie kilku pracowników i zbyt małe zaawansowanie robót w stosunku do harmonogramu. Dlatego na dzień 8 grudnia 2014 roku ustalono spotkanie z dyrektorem firmy Airbud, panem Mirosławem Młynarskim, kierownictwem budowy i przedstawicielami starostwa. W trakcie spotkania omówiono przyczyny braku postępu robót na budowie, które były zarówno po stronie starostwa, jak i wykonawcy. I otrzymano zapewnienie, że termin prac zostanie dotrzymany i budowa zostanie zakończona do 30 września 2015 roku. Ostatecznie przerób za miesiąc grudzień wyniósł 236 555 zł. W dniu 30 grudnia 2014 roku wykonawca zgłosił zmianę, następną zmianę harmonogramu wykonania prac dotyczących robót za miesiąc grudzień, lecz zarząd nie wyraził zgody na tę zmianę. Przy następnej propozycji zmiany harmonogramu przez firmę Airbud w dniu 26 stycznia 2015 roku ustalono spotkanie z kierownictwem firmy Airbud na dzień 30 stycznia 2015 roku i ustalono, że zarząd wyrazi zgodę na zmianę harmonogramu pod warunkiem, że będzie to już ostatnia zmiana oraz że firma Airbud podpisze aneks do umowy z 23 września z terminem skrócenia zakończenia inwestycji do dnia 31 sierpnia 2015 roku. W związku z wielogodzinnymi dyskusjami i w tym zakresie ostatecznie zarząd zgodził się na zmianę harmonogramu i został podpisany z dyrekcją firmy Airbud aneks do umowy z terminem zakończenia całkowitym inwestycji na dzień 31 sierpnia 2015 roku. I w dniu 3 lipca 2015 roku, po długich też negocjacjach, podpisaliśmy umowę na wykonanie piątego etapu za cenę 7 011 000 z terminem realizacji tego piątego podetapu do 31 stycznia 2016 roku. Inwestycja była realizowana ze środków własnych powiatu przy dotacji 5 milionów z Urzędu Marszałkowskiego i 10 milionów z Urzędu, przepraszam, 5 milionów z Urzędu Wojewódzkiego, a 10 milionów z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MRPO. Obecnie na budowie trwają prace wykończeniowe w zakresie robót malarskich, próby, rozruchy urządzeń, sprzątanie, ostatnie poprawki oraz wykończenie klatek sodowych i kondygnacji przyziemia, która jest kondygnacją techniczną. Według zapewnień kierownictwa budowy inwestycja w dniu 31 sierpnia 2015 roku zostanie zgłoszona do odbioru końcowego. Dziękuję bardzo. Panie starosto, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo czytelną informację. Szanowni Państwo, pełny obraz tej inwestycji zobaczymy po sesji. Bo zgodnie z tym, co powiedziałem, powiedz, a usłyszę, pokaż, a zobaczę. Także pan starosta, pan wicestarosta oprowadzi nas
po pawilonie E i będziemy mieli wtedy już taki naprawdę pełny obraz. Tam będziemy mogli pytać o parkingi, o szczegóły, o płatności, bo tu pan wiceprzewodniczący ma trochę wątpliwości, ale mówię, że może to nie w tym momencie. Łatwiej to będzie na miejscu pokazać ręką i zapytać. W tym punkcie otwieram dyskusję. Jeżeli się nasuwają komuś jakieś takie ogólne pytania, wątpliwości, bardzo proszę. Ale podpowiadam, że będzie możliwość zadawania pytań tam na miejscu. Pan Jacek Jończyk, bardzo proszę, panie. Ja mam świadomość taką oczywiście, że najlepiej jest zobaczyć, tak jak mówił przewodniczący tutaj, i pytać. Natomiast w tym sprawozdaniu oczywiście są pewne niepokojące mnie symptomy. Na to, na czym one polegają, te moje niepokoje, krótko mówiąc. Moje niepokoje polegają na tym, na zbytniej uległości zarządu powiatu wobec firmy Erbud. Sygnalizowane to było już, proszę Państwa, podczas pierwszej czy drugiej sesji Rady Powiatu, kiedy były sprawy związane ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Mówił o tym radny Mirosław Nowak. Nie wiem, czy pani burmistrz również nie mówiła na ten temat. Ja również zwracałem na to uwagę. Chcę przypomnieć Państwu radnym, że z firmą Erbud powiat wadowicki ma proces cywilny o kwotę 100 tysięcy złotych o zapłatę. Również szpital ma proces z firmą Erbud. W związku z czym powiedziałbym, takie łagodne podchodzenie do tych negocjacji mnie bardzo niepokoi. Widzę, pan wicestarosta chce zabrać głos. Panie wicestarosto, bardzo proszę. No, pan radny Jończyk podniósł taki problem, na który ja po prostu nie mogłem sobie też odpowiedzieć, jak się przyglądałem wszystkim dokumentom, które przeglądnąłem, jeśli się zainteresowałem budową pawilonu. Powiem, ciekawy był ten okres, gdzie od kwietnia do września nic się nie działo na budowie i dopiero została 23 września podpisana umowa poprzedniego zarządu właśnie z firmą Erbud. O co prawda firma Erbud wygrała przetarg z niewielką różnicą z następnym, który byłby w przetargu. Natomiast niepokoiła mnie jedna sprawa. Jak znalazłem, odszukałem wszystkie dokumenty. Dlaczego pomimo karty, która była na zarząd, w którym podpisaną przez panią wicestarostę Martę Królik i opinii pani skarbnik, że zarząd posiada do przerobienia w roku 2014 możliwość przerobienia na budowie 6 milionów złotych, została ta właśnie 23 podpisana umowa dopiero i to z Erbudem i przy przerobie takim marnym, jak ja przeczytałem w sprawozdaniu, a więc w październiku było to 30 tysięcy, a w listopadzie było to 97 tysięcy. Zastanawiało mnie też również, mówi pan radny, o negocjacjach. No, negocjacje były ze strony poprzedniego zarządu tak twarde, że po prostu na budowie praktycznie do lutego nic się nie działo. Gdybyśmy nie podeszli w taki sposób do firmy Erbud, jakbyśmy podeszli, zresztą 28 listopada, czyli poprzedni zarząd, zgodził się również na zmianę harmonogramu. Nie wiem, co było z tym spowodowane. Wiem, ale była zmiana harmonogramu. Mamy ustalenie, że była zmiana harmonogramu. Później można było prowadzić, owszem, twarde negocjacje, tylko do dzisiejszego dnia nie wiem, czy byśmy na dzień dzisiejszy nie musieli wracać środków z MRPO, ponieważ wiemy doskonale o tym, że środki muszą być rozliczone z MRPO do 15 października. I gdybyśmy czekali z tymi wszystkimi sprawami i twardo negocjowali z Erbudem, to by efekt był taki, jak był za poprzedniego zarządu. Mnie się wydaje przynajmniej, ponieważ do lutego mieliśmy bardzo ciężko ruszyć z robotami na budowie. Po tych negocjacjach, po podpisaniu harmonogramu, ustaliliśmy, to jest harmonogram ostatni, który podpisujemy pod tym warunkiem, że Erbud się zgodzi na skrócenie terminu oddania inwestycji. I uważam, że to było bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ inwestycja na 31 sierpnia będzie zgłoszona do odbioru i będziemy mieć czas ją wyposażać
teraz przez następne miesiące ZUS ma na to czas i będziemy mieli możliwość rozliczenia tej dotacji z MRPO do dnia 15 października. Tyle może wyjaśnień odnośnie tych wątpliwości, które przedstawił radny Jończyk. Dziękuję panie wicestarosto. Szanowni państwo, ja myślę, że pan starosta, że może, a może zostawimy to później na wizję i tam. Proszę bardzo panie starosta. Szanowni państwo, o tym, że to nie jest łatwa inwestycja, ile nas to nerwów zjadło, ile pracy, to żeby do takiego stanu, jak to państwo po sesji zobaczycie, ten pawilon E, to jest ostatnia okazja, żeby zobaczyć go w budowie prawdopodobnie, bo za niedługo ten obiekt będzie oddany. To po prostu będą leżeć pacjenci. I przypominam, że umowa to cena z MRPO jako efekt tej umowy wskazuje to, że 1 stycznia 2016 roku tam muszą leżeć pacjenci. Jak nie, to oddajemy całe dofinansowanie, które przez lata otrzymaliśmy. Więc to jest jedna okazja ostatnia, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Pójdziecie państwo na plac budowy, to jest teraz prawdziwy plac budowy. No, są dziesiątki pracowników, jeśli nie setki, i robota wrze. Jak zostałem starostą, z panem wicestarostą, to była jedna z pierwszych wizyt, chyba pierwsza. Udaliśmy się oczywiście na pawilon E, zobaczyć, jak wyglądają prace. Pracy nie było. Na budowie było 4 pracowników. 2014 rok był rokiem martwym. Kompletnie nic nie było zrobione na pawilonie E. Kompletnie nic. Całkowity przerób był w granicach 500 000 zł. Podpisana została umowa, tak jak wspomniał wcześniej pan wicestarosta, i w zasadzie według tego pierwszego harmonogramu rzeczowo-finansowego większość prac miała być wykonana już w 2014 roku. Niestety została podpisana zmiana harmonogramowa rzeczowo-finansowego, która wcale nie była lekką korektą, panie wicestarosto, były, o czym pan doskonale wie. Doprowadziło do takiej sytuacji tamto ustępstwo, największe, że obecny zarząd stanął w zasadzie pod ścianą, gdyż groziło nam to, że będziemy musieli zwracać dotacje. Prac żadnych nie było wykonanych na pawilonie. Co więcej, poprzednie umowy były tak skonstruowane, że otrzymaliśmy od pana wojewody pismo, którym informuje nas uprzejmie, że prawdopodobnie te 5 milionów będziemy musieli zwrócić, ponieważ jest podwójne dofinansowanie. Tak były te umowy wspaniale podpisane, że istniała groźba zwrotu dotacji i z MRPO, i od pana wojewody. To była tytaniczna praca, żeby doprowadzić do tego stanu, i ten aneks, i te negocjacje 8-godzinne, my tam naprawdę nie startowaliście państwo te pieniądze, czy nie? Nie, bo dzięki naszej pracy. Natomiast na stan obecny był taki. Ja przepraszam, ale nie ma tu miejsca na polemikę. W tym momencie głos ma pan starosta i bardzo proszę panie Jacku nie przeszkadzać. Dzięki naszej wytężonej pracy, dzięki wielu wizytom w Urzędzie Marszałkowskim, dzięki wielu pismom i pracy wydziału, za co chciałem podziękować serdecznie pana wicestarosty, też mojej, to była inwestycja, na której się skupiliśmy całkowicie. W zasadzie na samym początku, przez pierwsze pół roku, 80% wszystkich naszych wysiłków i całej pracy to był pawilon. I to po prostu wszyscy widzieli, że byliśmy skoncentrowani na tej inwestycji, która była bardzo trudna, i żeby to wszystko właśnie wyprostować. To nie była prosta sprawa, to nie było tak, że wyszliśmy z marszu tą inwestycję, w zasadzie wszystko było zrobione. Wręcz przeciwnie, było bardzo wiele rzeczy do wyjaśnienia i dzięki tej wytężonej pracy będziecie mogli państwo zobaczyć, na jakim etapie obecnie jesteśmy, i ten pawilon będzie oddany do użytku. Też nie była łatwa współpraca na początku już z poprzednią dyrekcją ZUS-u. Kompletnie kuriozalna kwestia podpisywania umów partnerskich i kwestia wyposażenia. Na szczęście to się też udało wyprostować, to nie było proste. Tutaj wyraźne uznanie dla pana dyrektora. Mam nadzieję, że ta wizyta na pawilonie E państwa utwierdzi w tym, że to jest sukces, z którego się trzeba cieszyć, a nie jakieś próby rozliczeń, szukania dziury w całym. Myślę, że na dzień dzisiejszy powinniśmy być dumni z tego zarządu i z efektów, które ten zarząd osiągnął. Wysoka Rado, ja chciałam powiedzieć, jestem pierwszą kadencję radnią. Ja pan piany tutaj nigdy nie bije. Chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że jest to naprawdę historyczne osiągnięcie. Dwie kadencje zwlekano z budową pawilonu łóżkowego E, i właśnie kiedy pan Jacek Jończyk był starostą, już nie było wyjścia i trzeba było rozbudowywać naszą powiatową lecznicę, ponieważ groziło to, że nie będziemy spełniać standardów,
Chciałam powiedzieć jedną rzecz, przypomnieć tylko, że pracownicy chodzili pod starostwo, prosili o rozbudowę, dlatego w tej chwili możemy się tylko cieszyć i być pełni optymizmu, naprawdę pełni optymizmu, że tutaj jestem jako pracownik, jako przedstawiciel, że ten pawilon jest. Serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, wszystkim radnym, panu też, panie Jacku, za to, że pan podniósł ten trud, że pan, za pana kadencji zdecydowano się, ale tak jak mówię, nie było już wyjścia. Zamykam punkt 8, przechodzimy do punktu 9. Oddaję głos panu dyrektorowi Józefowi Budce. Panie dyrektorze, bardzo prosimy o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowo-rzeczowo-inwestycyjnego za pierwsze półrocze. Objąłem funkcję pełnienia obowiązków dyrektora w dość takich dziwnych okolicznościach, ponieważ główny księgowa, dyrektor ds. Technicznych złożyli wypowiedzenia, został tylko dyrektor do spraw lecznictwa. Musiałem zmierzyć się z wieloma problemami, po to byłem tam skierowany, aby postawione zadania, które zarząd miał do wykonania, że nie może niedobory finansowe przekroczyć kwoty 2 miliony 660 tysięcy złotych. Więc pierwsze moje zadziałania były w kierunku, aby określić, gdzie te niedobory powstają i w jaki sposób można je niwelować. Musiałem troszkę wrócić do historii zadłużania szpitala. Wróciłem do roku 2010, gdzie niedobór na koniec roku wyniósł 6 milionów 100 tysięcy. Była to kwota, którą miał do dyspozycji ZOS, 43 785 440 zł. Na rok 2011 był obniżony kontrakt o 238 821 zł. Niedobory zmalały do 3 128 899. Oczywiście te 6 wcześniejsze pozostały. Rok 2012 był rokiem bardzo ciekawym, ponieważ niedobory osiągnęły kwotę 518 720 zł. Wydawało się, że szpital pójdzie, idzie w dobrym kierunku. Co było powodem tego? Powodem tego było wzrost kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o 4 milionów 98 tysięcy złotych. Czyli to w granicach po prostu takich się mieściło. Była to bardzo ładny niedobór środków w wysokości 518 tysięcy złotych. Rok 2013 również był wzrost kontraktu o 3 383 tysiące, niedobory powstały w wysokości 744 tysięcy, czyli też po prostu kwota taka, która gwarantowała właściwe funkcjonowanie w zasadzie szpitala. Natomiast rok 2014 niespodziewanie obniżono kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył kontrakt ze szpitalem o kwotę 1 464 713 zł. I to spowodowało niedobory finansowe w wysokości 1 916 000. Proszę zwrócić uwagę, że w 2013 było to 740 000. Ale ten niedobór skutkuje również, ponieważ jest to tak zwana kula śnieżna, z wynikami na rok 2015, ponieważ niezapłacone faktury, niezapłacone zobowiązania musimy realizować w tym roku. Na rok 2015 zastałem budżet w wysokości 50 412, czyli zwiększony był o 8 milionów, przepraszam, oczywiście, który był zwiększony o 848 tysięcy złotych. W związku z powyższym, po dokładnych analizach okazało się, że pierwsze półrocze
zamknęliśmy niedoborem, i to dość niedoborem, no znaczącym, a mianowicie jest to kwota 2 miliony 37 tysięcy złotych. Czyli do tej granicznej kwoty 2 miliony 600 jest po prostu ta półroczna ścieżka nieduża. Ogółem na oddziałach szpitalnych za pierwsze półrocze hospitalizowaliśmy 7523 osoby. To jest o 29 osób więcej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Następne moje badanie poszło w kierunku jednostek organizacyjnych również w szpitalu. Wszystkim wiadomo, że mamy 26 specjalistycznych ośrodków. Przez ten okres półroczny, przez te nasze przechodnie obsłużyliśmy 66 578 osób. Najwięcej w poradni okulistycznej wzrosło naszych pacjentów. Mamy 7053, w ubiegłym półroczu 6890. Druga co do wielkości jest to poradnia laryngologiczna, gdzie w pierwszym półroczu 6841, w naszym półroczu poprzednim roku 5992. Ale nie będę rozwijał na poszczególnych tutaj wnioskach, powiem tak, że w pierwszym półroczu roku 2015 66 578 to jest więcej o 2112 osób przez to półrocze przeszło przez nasze tutaj lekarzy, specjalistów. Jeszcze mamy poradnia udzielona w izbach przyjęć i SOR-ach z pacjentów i ich niehospitalizowanych. Mianowicie w ambulatorium chirurgicznym na SOR-ze przyjęliśmy 5271 osób. Ambulatorium internistyczne 2880. Izba przyjęć oddziału ginekologiczno-położniczego 389. Izba przyjęć oddziału obserwacyjno-zakaźnego SOR-u. Razem przyjęliśmy 8816 osób. Ale to nie koniec. My przecież mamy jeszcze laboratoria. W laboratoriach pół roku wykonaliśmy to, czy to zlecenia, czy prywatne badania w wysokości 58 292 osoby. Jeżeli chodzi o to, co tutaj kolega radny powiedział, co wyposażone zostaje. Wyposażone zostaje przez nas, ponieważ prowadzimy przetargi, całe wyposażenie szpitala w sprzęt, i to sprzęt zarówno komputerowy, łóżkowy, szafkowy, czyli jest to wszystko to, co jest potrzebne dla naszej załogi, dla naszych pacjentów. My wystąpiliśmy o odsetki, o niewykonanie naszej umowy w granicach bodajże 500 tysięcy złotych. Airbus z kolei występuje, że my mu mamy zapłacić za instalację, nazwijmy to instalację nawiewno-wywiewną. My twierdzimy, że takiego czegoś w umowie była wcześniej, oni o tym wiedzieli, podpisali umowę taką, jak podpisali, później sobie sami podkreślali, ale bez naszej zgody. Także jest proces, toczy się w sądzie, o jego wynikach będziemy informować. Chciałem również powiedzieć, że zastałem bardzo taką też nietypową i ciekawą sytuację, mianowicie jest wygrany przez pracowników spór z zakładem od 2000 pracowników o zapłatę pewnych niewypłaconych należności. Kwota ta sięga prawie 500 tysięcy złotych. Wypłaciłem już pierwszą ratę, rozbiłem to na 3 lata. Ostatnia będzie zapłacona w miesiącu grudniu. Czeka nas teraz ogromna robota, ponieważ będziemy się przymierzać do przeprowadzki oddziałów, które zostały zakwalifikowane, które będą przejmowane na
nowym pawilonie. Ale myślę, że o tych sprawach porozmawiamy na miejscu, jak Państwo będziecie w szpitalu. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, jeżeli pytania są, będę w stanie odpowiedzieć. Proszę bardzo. I za rys taki historyczny i za informację o bieżącej sytuacji szpitala. Widzę, że pytanie pragnie zadać pan Jacek Jańczyk. Proszę bardzo, panie Jacku. Tak prawdę powiedziawszy, za 2010 to mój zarząd, no trudno, żeby odpowiadał, ponieważ zostaliśmy w grudniu wybrani. Natomiast to jest potężna kwota, była 6 100 000 straty i to była największa kwota. Kwota zresztą, krótko mówiąc, powstała, kiedy ZOZ-em zarządzała pani dyrektor Grzesiek, a później dyrektor Tadeusz Czopek. Natomiast w połowie 2011 roku, za który to strata wynosiła 3 100 000 zł, zmieniliśmy dyrektora ZOZ-u, została nim pani Urszula Lasa i w sumie, gdybyśmy tak popatrzeć, to strata za urzędującej wówczas pani dyrektor, to jest poziom, myślę, około 5 000 000 zł. Dyrektor to bardzo ładnie odpowiedział. Skąd się to wzięło? No z niedofinansowania, jeżeli chodzi o kontrakty z NFZ-u. Były wzrosty i to się przejawiało również w tym, że ten dług malał i był optymizm taki, że to spadnie. Natomiast 2014 rok był fatalny. Życzę panu dyrektorowi, zresztą ja będę zadawał również interpelację w tej sprawie, żeby ten dług nie przekroczył tak zwanej amortyzacji, czyli tej kwoty 2 600 000 zł i mam nadzieję, że tak będzie. Są symptomy i to jest dobre. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panie Jacku. Czy są inne pytania? Bardzo proszę. Wnioski. Pierwszy pan Adam Kubik. Mówił pan o laboratorium. 68 tysięcy obsłużono ludzi. Czy laboratorium przynosi dochody, czy przynosi straty? Jeżeli tak, to co myślimy z tym laboratorium? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Chodzi mi o to, te wypłaty 500 tysięcy plus 100 tysięcy odsetek. Czy to pan wliczył już straty na miesiąc lipiec, czy dopiero będzie wliczany? Dziękuję. Pan Ireneusz Cholewa. Czy przyjął pan założenie, jeżeli będzie oddany pawilon E do eksploatacji i będzie na utrzymaniu pawilon A dodatkowo, czy te koszty jeszcze się nie powiększą? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wydaje się, że łatwe pytanie dla pana dyrektora. Bardzo proszę, pani Maria. Ja chciałam zapytać pana dyrektora odnośnie tej kwoty 500 tysięcy plus 100 tysięcy, bo my jako radni słyszeliśmy zapewnienie poprzedniej dyrekcji, pani księgowej, że pieniądze miała zabezpieczone na te sprawy. Chciałam zapytać, czy to jest prawda, czy pan w tej chwili, bo oprócz tego, że dostaliśmy rozliczenie jeszcze panie dyrektorze, które dał nam pan do wglądu, ja jeszcze widziałam rozliczenie między pierwszym kwartałem a drugim. Chodzi mi o zobowiązania i to jest tam znaczny wzrost. Chciałam zapytać, czy to, co panu pozostawiono, ma decydujący wpływ na to, że pan musi teraz te roszczenia pracownicze regulować i w związku z tym nie może pan przeznaczać tych kwot, zresztą bardzo marnych, na bieżącą działalność do regulowania innych spraw. Proszę odpowiedzieć w tym względzie również. Bardzo proszę pana dyrektora o ustosunkowanie się do. To, co powiedział radny Cholewa, no koszty będziemy wiedzieć również, ponieważ jesteśmy w trakcie tych stałych, mam na myśli centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ponieważ podpisujemy umowę dopiero na dostawę do pawilonu E. Na pewno w pierwszym okresie one będą, jakie zostały, ponieważ musimy zamknąć pawilon A, ograniczyć tam dopływ energii cieplnej, dopływ energii elektrycznej i następnie te koszty będą oczywiście na pewno większe w stosunku do kosztów 2015. Natomiast to będzie ujęte już w planach na rok 2016, którego będziemy się przygotowywać. Jeżeli to, co powiedziała radna Marysia Wądrzyk, no jest to rzeczywiście sprawa nie tylko ta do uzgodnienia jeszcze w firmie. No nie ma coś takiego jak zabezpieczenie, obstawienie na konto tych należności, które są sporne, które są w roszczeniach. One będą realizowane, no niestety, z bieżącej sytuacji finansowej.
To jest jedna sprawa. Już zapłaciłem pierwszą ratę 130, drugą zapłacę w następnym miesiącu. Także do końca roku te 488 tysięcy, które tak zostały w końcu wyliczone, będą zapłacone. Dziękuję za przekazaną informację. Gratuluję spokoju, pogody ducha, nadziei. Życzę panu zwiększenia dochodów, zmniejszenia strat i dużo satysfakcji z tego, co pan robi. Stan zaawansowania prac przy rozbudowie Wadowickiego Szpitala radni mieli okazję sami ocenić, wizytując plac budowy. Tu jest to serce. Serce szpitala, tak? Tak. Chodź. Nie, to są najdroższe elementy szpitalu, czyli to jest wentylatorownia, najdroższe elementy. To jest serce. Serce całego systemu wymiany powietrza. Podwyżka to na skalę. A, nie. Coś dla nas. Jak dla nas. Tak. A ciepło skąd jest? To jest węzeł. Z miejskiej sieci, ale też jest to podłączone do istniejącej kotłowni na pawilonie. W razie jakiejś awarii na przestrzeni centralnej, to co, macie swoją sieć na ten budynek? No to tu szpital wyposażony jest w kotłownię. Także w razie awarii elektrycznej mamy trzy agregaty prądotwórcze. Jeśli chodzi o kotłownię centralną, jak coś się stało? Termowat. A w razie awarii tak.